Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Pluskota i witam Państwa na Dniach Otwartych British Council. Będę miał przyjemność opowiedzieć Państwu o teście IELTS, więc mam nadzieję, że są już Państwo obecni. Ja mam możliwość podglądania czatu w czasie naszej prezentacji, mimo że na ekranie będzie widać całą prezentację, więc jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w trakcie naszego spotkania, to śmiało proszę pytać, ja staram się zerkać i odpowiadać też na bieżąco. Oczywiście na końcu będzie dodatkowy czas na pytania, więc jakby coś się pojawiło w trakcie, to też wtedy będzie można pytać. Więc proszę Państwa, przejdźmy do naszej prezentacji, ja już ją otwieram. Mam nadzieję, że dobrze Państwo ją widzicie w tym momencie. Jeżeli widać ją, to napiszcie proszę na czacie tak, to wtedy będę miał potwierdzenie, że jest w porządku. Tak samo będę wdzięczny za odpowiedź, czy nas słychać. Super, w takim razie możemy ruszać. Proszę Państwa, będziemy rozmawiali o teście IELTS. Postaram się Państwu przedstawić przede wszystkim, odpowiedzieć na pytanie, jak się przygotować na tą przyszłość z IELTS. Powiem Państwu, jak on wygląda, bo jest to test, który ma swoje niuanse i warto się z nimi zapoznać. Również opowiem, jak dzięki IELTS-owi można studiować za granicą, jak on pomaga ze znalezieniem na przykład wymarzonej uczelni, jak te wszystkie wymagania sprawdzać, jak również pokażę Państwu, gdzie znaleźć materiały przygotowujące do tego testu, no bo to jest jednak cały proces, który musimy przejść. Więc, proszę Państwa, zacznijmy od bardzo istotnej kwestii. Co to jest IELTS? Może to jest oczywiste pytanie, ale warto się mu przyjrzeć. Przed Państwem jest coś, co ja bardzo lubię. To jest Common European Framework of Reference, czyli skala Rady Europy, która reprezentuje wszystkie języki europejskie, w tym język polski, od poziomu A1 do poziomu C2. A1 jest to poziom najniższy, poziom C2 jest to poziom pełnej biegłości językowej. I po prawej stronie widzą Państwo test IELTS, właśnie przedstawiony na tej skali. Jest to dosyć ciekawa sytuacja, dlatego że w odróżnieniu od tych bardzo popularnych certyfikatów Cambridge, takich jak First Advanced, IELTS nie ma konkretnego poziomu i to jest pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać, na której musimy się skupić, to, że IELTS, proszę Państwa, jest tak zwanym testem samopoziomującym. Co to oznacza? Oznacza to, że nie do końca jest istotne, czy mamy poziom B1, B2 czy C1. Każdy kandydat podchodzi do tego samego testu IELTS. Czyli wszyscy piszą ten sam test i staramy się go napisać jak najlepiej. Im lepiej napiszemy, tym więcej punktów dostaniemy. Jak widzą Państwo tutaj po prawej stronie, IELTS ma punktację do maksymalnie 9 punktów, od 1 do 9. I tutaj jest taka mała ciekawostka, coś, co ja zawsze lubię podkreślić. Testu IELTS praktycznie, proszę Państwa, nie można oblać. Dlaczego? Gdyż jedynym sposobem na oblanie testu IELTS jest fizyczne niepojawienie się na nim. Jeżeli przyjdziemy na test i zrobimy cokolwiek, naprawdę cokolwiek i dostaniemy nawet jeden punkt, to teoretycznie test IELTS zaliczyliśmy. Obawiam się, że Oxford, Cambridge i inne najlepsze uczelnie na świecie nie będą się o nas biły, ale teoretycznie jest zaliczony. Te wymagania uczelni światowych będziemy też sobie dzisiaj omawiać. Poziomy IELTS, czyli te 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, odpowiadają właśnie mniej więcej tym poziomom Rady Europy, więc łatwo to porównać. Jeszcze dokładniej tę punktację sobie omówimy. Kolejna kwestia to, co to jest IELTS, jeżeli chodzi o nazwę. IELTS, proszę Państwa, to International English Language Testing System. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pierwsze słowo, czyli international. IELTS jest testem międzynarodowym, to znaczy, że nie jest to test, który na przykład zdajemy tylko w Europie albo tylko w Stanach Zjednoczonych. To jest test stworzony przez szereg instytucji, również na przykład z Australii, które stworzyły test, który ma sprawdzić poziom biegłości językowej. I dlatego, proszę Państwa, mówiąc krótko, jest to najpopularniejszy test z języka angielskiego, jaki obecnie mamy na świecie. Najpopularniejszy test, jak widzą Państwo, można go zdawać w ponad 1600 lokacjach na całym świecie, w 140 krajach i ponad 11 tysięcy instytucji uznaje test IELTS jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego. I jeżeli najprościej i najkrócej miałbym Państwu powiedzieć, po co zdawać ten test IELTS, to po prostu należy pamiętać,
praktycznie nie ma lepszego potwierdzenia znajomości języka angielskiego właśnie w sytuacjach akademickich. Jeżeli planujemy studia za granicą, jeżeli planujemy wyjazd na wymianę studencką, na przykład typu program Erasmus, to praktycznie zawsze IELTS będzie tym potwierdzeniem, które będzie uznawane przez uczelnie wyższe na całym świecie. Tutaj dodam jeszcze jedną ważną liczbę, której tutaj nie ma. Proszę Państwa, ponad 3 miliony kandydatów co roku podchodzi do testu IELTS. 3 miliony ludzi zdaje ten test i te liczby rosną z roku na rok. Jeszcze 5 lat temu było to 2 miliony, teraz są to 3 miliony. To pokazuje, jak ten test jest popularny i jak często jest uznawany przez uczelnie, szkoły, no wszystkie sytuacje, kiedy chcemy studiować za granicą. Oczywiście również w sytuacjach, kiedy chcemy emigrować lub pracować za granicą, również test IELTS jest przydatny. Ale właśnie tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jedną ważną rzecz, a mianowicie, że IELTS tak naprawdę ma dwie wersje podstawowe, czyli możemy zdawać test w wersji General Training albo w wersji Academic. I jako, że British Council głównie zajmuje się nauką, nauczaniem języka angielskiego, edukacją, to skupiamy się w czasie naszego spotkania na wersji academic, czyli na tej wersji, którą zdają osoby, które chcą studiować za granicą, które chcą się edukować za granicą i dla nich jest właśnie stworzona wersja academic testu IELTS. Natomiast wersja general training, którą widzą Państwo po lewej stronie, to jest test właśnie raczej przeznaczony dla osób, które chcą wyjechać do pracy w krajach anglojęzycznych lub na przykład emigrować do krajów anglojęzycznych. Tutaj jeszcze dodam, bo mamy tylko pół godziny na omówienie wielu rzeczy, jest jeszcze jedna wersja testu IELTS dla osób, które chcą się ubiegać o wizę w Wielkiej Brytanii. No, po całej sprawie z Brexitem troszkę ta sytuacja się skomplikowała, ale również jest wersja testu IELTS dla osób starających się o wizę, przy czym nie będę wchodził w wielkie szczegóły tego testu, dlatego że jeżeli chodzi o formułę, ona jest taka sama jak wersja właśnie General Training i Academic bez tego starania się o wizę, więc skupiamy się na tym slajdzie, a tak naprawdę na tej wersji Academic. I teraz tak. Mamy cztery części testu IELTS, który sprawdza oczywiście cztery podstawowe umiejętności językowe, czyli słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Proszę zwrócić uwagę, że słuchanie i mówienie są takie same dla obu wersji, tylko część z pisania i z czytania jest różna. Dlaczego? Dlatego, że osoby, które będą studiowały, będą obracały się w warunkach akademickich, mają po prostu troszeczkę inne teksty do czytania i troszeczkę inne teksty do pisania niż osoby, które potrzebują tego do już pracy zawodowej. Chciałbym jeszcze jedną rzecz Państwu podkreślić, że test IELTS różni się troszeczkę od tych testów, egzaminów lub matury, które znamy, dlatego że IELTS sprawdza umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sposób bardzo naturalny. Osobiście przyznam się Państwu, jako osoba pracująca od wielu, wielu lat przy egzaminach, prowadząca egzaminy, przygotowująca do egzaminów, prowadząca na przykład szkolenia dla nauczycieli też, powiem Państwu tak, ja jestem wielkim fanem testu IELTS. Ja naprawdę lubię ten test, jakkolwiek może to dziwnie brzmieć, dlatego że ten test jest, no tak jak mówię, naturalny. To znaczy, ma to swoje plusy i minusy. No, pierwszym wyzwaniem jest w części listening fakt, że słuchamy nagrań tylko raz. Tak jak na maturze czy egzaminach Cambridge, zawsze nagrania są te nagrania puszczane dwukrotnie, tak proszę Państwa, w przypadku IELTS nagranie jest puszczane tylko jeden raz. I wiele razy słyszę od uczniów, kandydatów mówiących, jak to przecież jest strasznie, strasznie, strasznie straszne. No to ja mówię, ale zastanówcie się, jeżeli jesteśmy na przykład na wykładzie w warunkach akademickich, siedzimy, słuchamy naszego wykładowcy, no niestety nie słyszymy wszystkiego dwukrotnie. Nie powtórzy każdego zagadnienia dwa razy. Na studiach słyszymy wszystko jeden raz zazwyczaj. I to jest właśnie sprawdzane, czy my poradzimy sobie w warunkach akademickich. Dzięki temu my nie będziemy się stresować, jak już wyjedziemy na uczelnię, a uczelnia ma pewność, że osoba posiadająca certyfikat IELTS jest na odpowiednio wysokim poziomie języka, żeby sobie poradzić w tych właśnie sytuacjach akademickich. Speaking zdawany jest w formacie 1:1, czyli jeden egzaminator, jeden kandydat, przy czym zawsze jest nagrywany nasz speaking, nasza część ustna, także zawsze mamy to pełną pewność, że ktoś jeszcze może tego posłuchać, jakby były jakieś niejasności, ale uwierzcie mi,
egzaminatorzy ustni na IELTSie są przygotowani absolutnie doskonale. Jeżeli chodzi o czytanie i pisanie, to też ma swoje uroki, bo na przykład części reading, gdzie czytamy teksty, mamy tam bardzo ciekawe teksty z bardzo różnych dziedzin naukowych, kultury. Coś, co jak przygotowujemy się do IELTSa, możemy się wielu, wielu rzeczy nauczyć. A w przypadku pisania mamy do czynienia z dwoma zadaniami. Pierwsze zadanie to jest tekst, analiza danych, powiedzmy, w bardzo szerokim pojęciu. Natomiast zadanie drugie polega na pisaniu ukochanej przez wszystkich rozprawki, więc coś, co akurat na pewno większość osób podchodzących do różnych testów i egzaminów zna bardzo dobrze. Chciałbym Państwu pokazać jeszcze jedną rzecz, jeżeli jeszcze mówimy o tej technicznej stronie testu, to, że możemy podejść do testu IELTS w wersji komputerowej. Jest to dosyć nowa forma, dostępna zaledwie od kilku lat, ale bardzo warto się nad nią zastanowić, proszę Państwa, dlatego że egzaminy na przykład takie jak First, Advanced, już od wielu lat można było zdawać w wersji komputerowej. Ja się przyglądałem tej wersji i ja jestem jej też dużym zwolennikiem z kilku powodów. Dlatego, że zawsze podejście do egzaminu jest sporym stresem i jeżeli możemy sobie w jakikolwiek sposób ułatwić tą formułę zdawania, to zawsze warto to zrobić. Na przykład w przypadku wersji komputerowej, jeżeli mamy część writing, pisanie, to piszemy na klawiaturze i obstawiam, że 90% osób, które nas teraz słuchają, szybciej pisze na klawiaturze niż ręcznie, to jest jedna rzecz, nie mówiąc już o charakterze pisma, co dla mnie jako osoby leworęcznej zawsze było wielkim problemem, natomiast przy pisaniu na komputerze ten problem absolutnie znika. Kolejna rzecz to w słuchaniu mamy słuchawki na uszach, sami kontrolujemy głośność i może to nie jest tak, że możemy sobie zatrzymać, prawda, nagranie, słuchamy jak ono leci, natomiast posiadanie słuchawek na uszach w czasie egzaminu sprawia, że nawet tło osoby naokoło nas, nie wiem, ktoś kichnie, będzie szurał krzesłem, stukał długopisem, to zawsze jest jakiś bufor i nie przeszkadza tak bardzo jak w otwartej sali egzaminacyjnej. To są może małe rzeczy, proszę Państwa, ale one zawsze mogą pomóc. Sam test jest identyczny, czy to w wersji papierowej, czy komputerowej. To są te same części, te same zadania. Jedyna różnica jest taka, że w trakcie po prostu siedzimy przy komputerze. Zobaczyłem pierwsze pytanie, czy można robić notatki. Tak, można sobie notować. Przy czym chciałbym jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, że mówienie dalej jest w formacie jeden na jeden z żywym człowiekiem. Nie zdajemy go w tej formule, tak jak teraz siedzimy przed komputerami, prawda? Tylko dalej jest to żywy człowiek i zdajemy ten speaking tak samo, czy to jest wersja papierowa, czy komputerowa. To jest chyba dobre rozwiązanie, bo mówienie do kamery zawsze może być troszkę problematyczne, niektórzy nie lubią tego, więc ja się cieszę, że to akurat zostało w tej formule tradycyjnej. I proszę jeszcze zwrócić uwagę na ostatnią rzecz, to czas czekania na wyniki. W wersji papierowej czekamy około 13 dni na to, co i tak jest, uważam, bardzo dobrym wynikiem, natomiast w wersji komputerowej wyniki są dostępne już po 3-5 dniach, czyli tak naprawdę w przeciągu jednego tygodnia roboczego możemy mieć wyniki naszego testu. To jest bardzo, bardzo szybki wynik. OK, a teraz szybki rzut okiem na skalę ocen. Tak jak Państwu mówiłem, 0 dostajemy tylko w sytuacji, kiedy fizycznie nie pojawiliśmy się na teście. 1 to nie jest najlepszy wynik, nas interesują te wyniki troszkę wyższe. I teraz będę miał do Państwa pytanie, rzucę sobie okiem na czat, może ktoś mi odpisze. Jak myślicie, proszę Państwa, to jest pytanie do słuchaczy, jak myślicie, ile punktów należy zdobyć, żeby być przyjętym na Uniwersytet Cambridge? OK, czyli jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie, dodam, żeby trafić w punkt, trzeba dodać i pół, czyli to może być 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, no 9,5 nie ma. Napiszcie proszę na czacie, jak myślicie, ile punktów należy zdobyć, żeby dostać się na jeden z najlepszych uniwersytetów w Anglii. Ja szybko sobie zobaczę, czy ktoś mi odpisze na te pytanie. Nie musicie tego wiedzieć, nie musicie tego sprawdzać, jak sądzicie. O, pojawiła się pierwsza propozycja, 7,5, ok, czyli to pomiędzy good user i very good user, nawet 8 się pojawiło, ok, i teraz proszę Państwa w takim razie od razu odpowiem i chyba dobrą wiadomością, 6,5 punktu. Należy zdobyć, proszę Państwa, 6,5 punktu. Tutaj dodam od razu jeszcze tą informację, jak to wygląda w zestawieniu właśnie z poziomami Rady Europy. 6,5 punktu to jest między competent a good user, czyli to jest osoba, która ma poziom graniczny między B2 a C1, czyli to jest tak naprawdę całkiem zaawansowany poziom. Jeżeli miałem to przenieść, to jest poziom, proszę Państwa, bardzo dobrze zdanej matury rozszerzonej.
jeżeli przyjrzymy się polskim warunkom. Więc to jest wysoki poziom, ale to nie jest poziom, proszę Państwa, nieosiągalny. To jest coś, z czym spotykam się bardzo często, że tak jak Państwo napisali, że to jest 7,5-8, to byłby naprawdę wynik podchodzący już bliżej C2 niż poziomu C1 pełnego. I proszę Państwa, o tym musimy pamiętać. Te wymagania językowe nie są tak straszne, jak wiele osób na początku się obawia. To jest absolutnie do zrobienia, wymaga oczywiście przygotowania, zapoznania się testem i chcemy go zdać jak najlepiej, ale to naprawdę można osiągnąć. Większość uczelni wymaga właśnie poziomu B2 albo poziomu C1. W przypadku IELTS-a te poziomy nie są tak dokładnie odwzorowane, że możemy zdać na przykład poziom B2, natomiast my chcemy zdobyć te punkty, które odwzorowują ten wymagany poziom. No i właśnie 6,5 to jest bardzo często spotykany wynik. Czasami jest to 7, ale też pokażę Państwu, jak to zależy od uczelni. To też jest ta informacja, za chwilę będzie przedstawiona. Teraz spójrzmy na wyniki. Czyli udało nam się zdać test IELTS. Widzimy tutaj, że Andrew Smith zdał ten test, zdał go całkiem nieźle. Listening na 6,5, reading na 5,5, writing na 6, speaking na 6. Overall band score to jest 6,0. I tak widzicie, te wyniki właśnie będą wyglądały także w Państwa przypadku. Zawsze jest zdjęcie. Każdy kandydat podchodzący do testu IELTS ma zrobione zdjęcie, więc bądźmy na to gotowi. I teraz kilka informacji. To jest właśnie test report form, który każdy otrzymuje. Jedną kopię otrzymujecie wy, Państwo jako kandydaci, natomiast 5 kopii jest wysyłanych do instytucji wskazanych przez Państwa. To jest bardzo istotna informacja, dlatego że jeżeli kandydujecie Państwo na przykład na 3 różne uczelnie na świecie, czyli jedną we Francji, jedną w Wielkiej Brytanii i jedną w Stanach Zjednoczonych, takie macie plany. Nie musicie się martwić, jak to wszystko powinno być spakowane, czy dojdzie. Wy wskazujecie nam instytucję, do której macie, British Council ma wysłać te dokumenty i to jest wysyłane do tej instytucji. Jeżeli 5 kopii będzie, to będzie za mało dla Państwa, to można wysłać, można jak gdyby dokupić jeszcze dodatkowe te kopie, ale powiem szczerze, te 5 to jest całkiem sporo, zwłaszcza jak mamy już na przykład podjętą decyzję, gdzie chcemy aplikować. Kolejna kwestia, którą poruszę teraz, proszę Państwa, to jest ważność tego testu. Jak długo ważny jest test IELTS? I tutaj mamy troszeczkę, nie chcę powiedzieć zagmatwaną sytuację, ale sytuację, którą trzeba dokładnie wyjaśnić. Teoretycznie test IELTS jest ważny dożywotnio, proszę Państwa. Tak to wygląda. Ten test zdajemy i go mamy. Natomiast prawda jest troszkę inna, dlatego że wyniki ważne dla uczelni wyższych są niestety tylko 2 lata. Na czym to polega? Polega to na tym, że jeżeli podejdziemy do testu IELTS, na przykład w drugiej klasie liceum i jesteśmy w 4-letnim liceum, tak jak teraz mamy, to podchodząc do tego testu na początku drugiej klasy, na początku 4 klasy, równo po 2 latach, ten test tak naprawdę straci ważność. W tym sensie, że aplikując na uczelnię wyższą za granicą, ta uczelnia powie nam coś takiego. W związku z faktem, że nie mieliście styczności z językiem angielskim, nie studiowaliście po angielsku w tych 2 latach, jak mieliście ten test, uprzejmie prosimy o powtórny wynik, o powtórzenie wyniku. I tak naprawdę to jest ultimatum. Jeżeli nie powtórzycie, to nie możecie kandydować. I dlatego, proszę Państwa, chciałbym podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Tutaj Pan Michał napisał ważną rzecz, ja zaraz na to pytanie odpowiem. Jeżeli podchodzimy do testu IELTS, podchodzimy do niego zadaniowo. Ja bardzo lubię to słowo w przypadku testu IELTS, podchodzimy do niego zadaniowo, to znaczy, że wiemy, gdzie aplikujemy, wiemy, kiedy powinniśmy złożyć te dokumenty i musimy pamiętać o tym, że zdając ten test, w momencie aplikowania na uczelnię on musi być ważny. Do testu możemy podchodzić ile razy chcemy, ale niestety za każdym razem będziemy musieli zapłacić 815 zł, to jest aktualna cena testu IELTS, żeby do niego podejść. I nawet jeżeli nie zaliczymy jednej części, proszę Państwa, to niestety będziemy musieli podejść do całego testu. Więc
podchodzimy do niego w momencie, kiedy to jest dla nas absolutnie konieczne i wiemy, że go zdamy, czyli jesteśmy też dobrze do niego przygotowani. Okay? Tutaj jeszcze zobaczyłem pytanie, czy certyfikat różni się w wersji papierowej czy komputerowej. Z tego co wiem, nie, to jest ten sam IELTS, dlatego że forma nie ma znaczenia tak naprawdę, jak zdajemy, bo podchodzimy do testu i zdobywamy taki konkretny wynik. Okay, to przejdźmy sobie dalej, jak sprawdzić wymagany wynik testu. I tutaj, proszę Państwa, mamy stronę IELTS.org i na stronie IELTS.org oprócz masy informacji oczywiście o samym tekście, jak go warto zdawać, jak on przebiega, również próbne materiały, mamy zakładkę Who accepts IELTS scores, czyli kto uznaje wyniki testu IELTS. I tam, mówiąc krótko, mamy wyszukiwarkę, gdzie możemy wpisać nazwę instytucji, która nas interesuje. Tutaj Państwu od razu jedną rzecz podpowiem. W przypadku tej wyszukiwarki musimy dokładnie podać nazwę instytucji, która nas interesuje, bo jeżeli po prostu na przykład wpisujemy Cambridge, to ona może podać nam różne bardzo wyniki, więc ja tutaj mam wpisane University of Cambridge, to jest poprawna nazwa tego uniwersytetu i tak jak Państwu mówiłem, wyniki wymagane to są właśnie 6,5, to jest ta średnia, ale proszę przyjrzeć się informacji na samym dole ekranu, tam gdzie mamy 6,5, to są dwie informacje. Po pierwsze, academic test. Wszędzie, nieważne na jakie studia aplikujemy, musimy wybrać wersję academic. Uczelnie wyższe nie uznają wersji general training jako potwierdzenia znajomości języka angielskiego. To musi być wersja academic, to jest jedna informacja. A druga informacja, równie istotna, to to, że żaden z czterech wyników, czyli słuchanie, pisanie, czytanie, mówienie, nie może być niższy niż 6.0. I to jest bardzo istotne, bo z jednej strony mamy średnią, która jest kluczowa, ale z drugiej strony musimy pamiętać też o tym, że nie możemy mieć żadnego wyniku, który będzie na przykład wynosił 5,5. Możemy mieć 8 punktów z trzech części, ale jeżeli z jednej będziemy mieli 5,5, niestety musimy powtórzyć cały test i napisać go jeszcze raz. Więc bardzo istotne jest przygotowanie się pełne ze wszystkich umiejętności językowych. Nie jest tak, że na przykład gorzej nam idzie pisanie, więc pomyślimy sobie, a nadrobię mówieniem, nadrobię czytaniem. Niestety nie. To może być spory problem. Ja sam miałem koleżankę, która podchodziła do testu IELTS dwukrotnie właśnie dlatego, że brakowało jej pół punktu z pisania. Wszystkie inne części były zdane bez problemu, ale pisanie niestety było o pół punktu za niskie wobec wymagań jej uczelni. I o tym musimy pamiętać, że czasami też są wymogi poszczególnych wartości do zaliczenia. I teraz chciałbym Państwu jeszcze jedną rzecz pokazać. Te przykładowe wyniki, wymagania różne, na dole mam przetłumaczone dla Państwa nazwy studiów, jakie to są licencjackie, magisterskie, podyplomowe. To są różne nazwy, każda uczelnia posługuje się swoimi tymi nazwami, więc warto się temu przyjrzeć, ale chciałbym Państwu pokazać, że w zależności od uniwersytetu, ale również w zależności od wydziału na uniwersytecie, te wymagania mogą być różne. To może być 6 punktów, to może być 6,5 punktu, to może być 7 punktów, w zależności od studiów, na które idziemy. Jeżeli na przykład będziemy zdawali na dziennikarstwo, to możemy się spodziewać, że to może być nawet 7,5 lub 8 punktów, jeżeli idziemy na przykład na studia podyplomowe z tego działu. Natomiast jeżeli chcemy zdawać na przykład na studia licencjackie, to możemy spodziewać się, że to może być 6 lub 6,5 punktu. Tutaj bym chciał podkreślić, że każda uczelnia na całym świecie może mieć własne wymagania i zawsze warto to sprawdzić, czy aplikujemy na studia w Stanach Zjednoczonych, czy aplikujemy na studia w Europie. Warto zobaczyć, jakie nasza uczelnia ma po prostu wymogi. Okej, okay, a teraz gdzie szukać materiałów próbnych? Bo jedna rzecz to jest znać test, wiedzieć jak on wygląda, a druga rzecz to po prostu spróbować przejść przez te pytania, coś co ja uważam za jedną z pierwszych rzeczy, które powinniśmy zrobić, żeby czuć się pewnie na właściwym egzaminie. I przed Państwem jest strona Cambridge Assessment English, czyli strona działu Uniwersytetu Cambridge zajmującego się egzaminami i na stronie Cambridge Assessment English mamy zakładkę Exams and Tests, i tam znajdziemy IELTS. I co istotne, tam będziemy znowu mieli doskonały opis tego testu, wszystkie informacje na temat tego testu, jak również do pobrania pełny pakiet do zrobienia każdej części testu, łącznie ze słuchaniem, żebyśmy mogli zobaczyć, jak ten test przebiega. Dodam jeszcze jedną rzecz, proszę Państwa, że IELTS ma
tę niezaprzeczalną zaletę, że jest to test, który nie zmienił się w formie od dobrych 20 lat. To znaczy, że ilość materiałów próbnych, materiałów egzaminacyjnych, informacji, które możemy znaleźć o tym teście, jest absolutnie gigantyczna. I jeszcze ja jako nauczyciel muszę dodać jedną rzecz, proszę Państwa, koniecznie odwiedźcie oficjalnego YouTube'a IELTS, bo tam znajdziecie szereg materiałów właśnie pomagających przygotować się do testu, ale przede wszystkim znajdziecie próbne materiały z, uwaga, speakingu. I można zobaczyć, jak przebiega speaking, prawdziwy speaking, nie sztuczny, prawda, przygotowany przez aktorów, tylko przez prawdziwego kandydata i prawdziwego egzaminatora, oficjalnie nagrowany przez IELTS, i naprawdę można potem wiedzieć, czego się spodziewać. A to naprawdę trochę stresu ujmuje. Taka jest moja opinia. Czyli to są materiały próbne, proszę Państwa. A kolejna rzecz, którą bardzo polecam, to jest już tworzone przez British Council cała seria webinarów na temat testu IELTS. To są darmowe, uwaga, podkreślam, to są darmowe webinary, na które jedyne, co trzeba się zapisać, obstawiam, że może być jakiś limit miejsc, no bo fizycznie, technicznie nie da się połączyć dziesiątkom tysięcy ludzi do jednego webinaru, ale jeżeli jest temat, który Was interesuje, związany z testem IELTS, przepraszam, muszę się napić, to bardzo polecam, proszę Państwa, odwiedzić tą stronę. takeieltsbritishcouncil.org, takeieltsprepare.org. Free webinars, i na tej stronie mamy cały szereg webinarów. Jak widzicie, po prawej stronie mam, wrzuciłem najświeższą listę tych wydarzeń. One odbywają się praktycznie w każdy czwartek. Tutaj widzę, że są same czwartki, kiedyś jeszcze były we wtorki, od razu dodam, ale tutaj mamy czwartki i tematy, które mogą nas interesować, są poruszone naprawdę bardzo dokładnie, przygotowane przez specjalistów, więc możemy przygotowywać się dzięki tym webinarom naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli natomiast jesteśmy już zdecydowani, że chcemy zdawać test IELTS, to oczywiście zapraszamy do nas, do British Council. Instytut Brytyjski od dziesiątek lat przygotowuje kandydatów do testów, również przeprowadza te egzaminy. Ja sam przeprowadzałem egzaminy przez dobre 15 lat w British Council. Głównie to były egzaminy Cambridge, takie jak First i Advanced, ale naprawdę mogę Państwa zapewnić, że jest to bardzo dobre miejsce do zdawania tego typu testów. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej właśnie, jak wygląda sama procedura przygotowania się do testu IELTS, jaki jest krok po kroku cała procedura, to właśnie na tej stronie, na naszej stronie British Council w zakładce Zdaj egzamin możecie znaleźć wszystkie informacje łącznie właśnie z terminami, opłatami, gdzie się zdaje. Mamy lokalizację do zdawania testu w całej Polsce, to będzie na przykład Warszawa, Wrocław, Kraków i są jeszcze mniejsze centra, ale to wszystko znajdziecie właśnie na naszej stronie. Pan Karol pyta bardzo dobre, zadaje bardzo dobre pytanie, nie trzeba się dużo wcześniej zapisywać, oczywiście to też zależy od lokalizacji, gdzie chcemy zdawać. W Warszawie, proszę Państwa, te testy odbywają się praktycznie co tydzień lub co dwa tygodnie, bez najmniejszego problemu. W mniejszych lokacjach to może być powiedzmy jeden termin w miesiącu lub dwa terminy w miesiącu, to zależy. Wszystkie te informacje właśnie w zakładce tutaj terminy, opłaty i lokalizacje sesji testu IELTS znajdziecie na naszej stronie British Council. Ja sam jeszcze wczoraj sprawdzałem właśnie te terminy, żeby móc powiedzieć mniej więcej, jak to wygląda. Dlatego mówię, w dużych ośrodkach jest to tydzień, dwa, w mniejszych ośrodkach to mogą być na przykład 3-4 tygodnie, albo trafimy zaraz, który się test odbywa niedługo, ale to nie, nigdy nie będzie tak, że na przykład trzeba czekać 3 miesiące na test. Więc to od razu mogę Państwa zapewnić. Jest tutaj jeszcze jedna strona, którą bardzo chciałbym Państwu pokazać. To jest strona learnenglishbritishcouncil.org i tutaj znowu przeze mnie przemawia nauczyciel. Jeżeli szukacie materiałów do nauki języka angielskiego, jeżeli chcecie rozwijać swój język angielski, nie tylko na zasadzie robienia testów, to strona Learn English jest absolutnie fenomenalna. To jest strona dla osób na wszystkich praktycznie poziomach języka angielskiego. Osoby, które chcą się przygotowywać do IELTS, też znajdą tam dla siebie materiały, bo jest bardzo dużo materiałów na poziomie właśnie B2 lub nawet C1, ale tutaj mamy przede wszystkim dział Skills. Widzimy go w lewym górnym rogu, tam są Courses, Skills, Grammar, Vocabulary i w dziale Skills, proszę Państwa, znajdziemy nasze umiejętności językowe, czyli czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie. I dział poświęcony słuchaniu.
posiada całą masę podcastów, czyli bardzo ciekawych nagrań, fajnie przygotowanych nagrań po angielsku. Tam są krótkie filmy, tam są filmy z YouTube'a też robione przez British Council do nauki języka angielskiego. Wszystko przygotowane na bardzo wysokim poziomie i co istotne, z ćwiczeniami, z zadaniami, z materiałami na zrozumienie tekstu. Bardzo, bardzo polecam. Jeżeli tego nie znacie, to koniecznie odwiedźcie tę stronę. Mamy stronę Learn English, mamy też stronę Learn English Teens dla nastolatków, taką już bardziej poświęconą tematyce interesującej dla młodszych osób, więc to wszystko na stronie Learn English znajdziecie. Okej, proszę Państwa, tutaj jest jeszcze podsumowanie tych stron internetowych. One oczywiście były przez Michała wrzucane na czat, więc możecie spokojnie z tego skorzystać. Tutaj również można zrobić zrzut ekranu, jak chcecie i mieć je wszystkie zapisane w jednym miejscu. To są strony IELTS, BritishCouncil.pl, Cambridge English, gdzie znajdziecie próbne materiały, no i oczywiście Learn English BritishCouncil.org, fantastyczną stronę do nauki języka angielskiego. Tutaj chciałbym Państwu jeszcze pokazać dane kontaktowe, czyli mamy na przykład warszawskie biuro, biuro w Krakowie i również biuro we Wrocławiu, więc znajdujemy to, które jest dla nas najbliżej i zawsze możemy się z nim skontaktować. Tutaj jeszcze za chwilę odpowiem panu Karolowi na pytanie, bo jak przejdziemy do pytań, dobrze? Bo tutaj już prawie kończymy. I teraz chciałbym Państwu bardzo podziękować za uwagę. Jeżeli myślicie nad zapisaniem się na kurs, to zapraszam na stronę britishcouncil.pl, zakładce angielski, tam można zarezerwować bezpłatną konsultację i wypełnić test poziomujący. Tam jest jeszcze ekspert, który pomoże nam określić poziom. Wszystko jest robione bardzo sprawnie, więc możemy tę stronę odwiedzić. I jeszcze jedna rzecz to to, że dni otwarte mają konkurs. Warto odwiedzić naszą stronę właśnie Open Days i tam jest konkurs dla różnych grup wiekowych, więc polecam, odwiedźcie ją. A teraz, proszę Państwa, postaram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Ja już cofam się do pytania pana Karola. Ile czasu trzeba poświęcić, żeby się dobrze przygotować do tego testu? Jeżeli jesteśmy w klasie maturalnej i tak jak pan Karol i zdaje pan maturę rozszerzoną, to jak najbardziej to pomoże. Ja uważam, że w tej sytuacji, kiedy zdajemy maturę rozszerzoną, to już praktycznie przygotowujemy się do testu IELTS, ale tutaj też dodam, że test IELTS jest dosyć specyficzny, to znaczy, że musimy się z nim zapoznać, bo tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest taki test jak matura, to nie jest taki test jak egzaminy Cambridge, on jest wyjątkowy i pójście na niego z marszu, nawet mając niezły poziom języka angielskiego, na przykład właśnie na poziomie B2 lub nawet C1, z technicznej strony może nam utrudnić zdanie tego testu. Tak bym powiedział. Proszę Państwa, ja teraz już przechodzę na stronę właściwą, więc zamykam naszą prezentację, już się przełączam na widok główny. OK, teraz widzę siebie, mam nadzieję, że Państwo mnie widzą i słyszą, więc jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, to ja mam czat przed sobą, proszę pytać i postaram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Okej, okay, to jeżeli, ja czekam na pytania, jeszcze jedno, to takie malutkie podsumowanie zrobię, jeżeli Państwo nie macie nic przeciwko, czyli jeżeli myślimy nad certyfikatem językowym do celów naukowych, to warto zastanowić się nad testem IELTS. Pani Ala zadała pytanie, czy lepiej zdać IELTS czy C1 Advanced. Powiem szczerze, chciałem też zaprosić Państwa na jutrzejsze spotkanie, kiedy będę właśnie mówił o teście C1 Advanced, to też jest moja prezentacja. To są dwa różne testy i ja będę jutro też robił małe porównanie między tymi dwoma testami. To zależy, do czego nam jest ten test potrzebny. Jeżeli chcemy zdawać test stricte w warunkach akademickich, to znaczy nasza uczelnia wymaga od nas potwierdzenia znajomości języka angielskiego, to bardzo często jest tak, że to może być albo właśnie IELTS, albo C1 Advanced. Natomiast możemy też myśleć bardziej perspektywicznie. W tym sensie, że C1 Advanced jest ważny dożywotnie. Czyli mamy go zdany i nawet za 10 czy 15 lat będziemy mogli przedstawić naszemu pracodawcy, że posiadamy taki certyfikat. Natomiast w przypadku testu IELTS możemy go pokazać i powiedzieć, że mamy taki test zdany i on też będzie nam potwierdzał znajomość języka angielskiego, ale już na przykład w przypadku akademickich testów
niestety będziemy musieli go zdawać jeszcze raz. Natomiast C1 Advanced, jeżeli uczelnia uznaje ten test, to nawet za 5 czy 6 lat ona będzie go dalej uznawała, bo ten test jak gdyby nie stracił ważności. Te testy są różne. Te testy są różne w tym sensie, że też zdaje się je troszkę inaczej, czyli na przykład listening jest puszczany 2 razy na Advanced, natomiast na IELTS 1 raz. Musimy zapoznać się z tymi testami, zobaczyć, który jest nam potrzebny w danej sytuacji, czy akademickiej, czy do pracy i też jeżeli nie ma wielkiej różnicy, to powiem uczciwie, wybrać ten test, który nam jest łatwiej zdawać. Ja bardzo lubię test IELTS, uważam, że on jest bardzo ciekawym testem, ale z drugiej strony nie muszę go zdawać i nie stresuję się, przygotowując się do tego testu, więc może to jest inna troszeczkę perspektywa. C1 Advanced też jest świetnym testem, dlatego że to jest odpowiednio wysoki poziom i on naprawdę już otwiera też bardzo wiele drzwi. To już jest kwestia tego, tak jak mówię, i podsumowując tą odpowiedź, do czego nam jest potrzebny, czy bardziej do pracy, czy jednak bardziej do celów akademickich. Okej, okay. Proszę Państwa, ciągle czekam na pytania. Jeżeli się jeszcze jakieś pojawią, to będzie mi bardzo miło na nie odpowiedzieć, więc patrzę, czy ktoś coś jeszcze do nas napisze. Daję jeszcze powiedzmy minutę, a jeżeli nie macie Państwo więcej pytań, to serdecznie Państwa zapraszam na jutrzejsze spotkanie właśnie o teście C1 Advanced. Jeżeli, no mówiąc krótko, byli Państwo na dzisiejszym spotkaniu, to jutro te porównania wydaje mi się, że będą bardzo dobrze trafiały do Państwa, bo będziecie wiedzieli, jak wygląda IELTS, jak wygląda C1 Advanced i do czego mogą te testy się przydać, bo one są na podobnych poziomach, na przykład w warunkach akademickich, ale tak jak mówiłem, są drobne różnice. O, pojawiło się pytanie, czy na studia w UK trzeba zdać IELTS Academic, czy taki na potrzeby wizowe? Świetne pytanie. Tutaj tak naprawdę trzeba zdawać ten test, który jest w wersji Academic, natomiast warto upewnić się w kwestii, czy uczelnia wymaga tego wizowego, czy nie. Moim, tak jak czytałem i starałem się to zgłębić, jeżeli zdajemy wersję Academic, to ona absolutnie wystarczy, ale warto zobaczyć, czy uczelnia nie żąda tego właśnie, tego Visa i Immigration, tej wersji testu. Taka jest prawda, bo tutaj w Wielkiej Brytanii ciągle ten proces trwa, że tak powiem, i tutaj warto się po prostu u źródła dowiedzieć, jaki jest wymóg danej uczelni. Ok, super. To proszę Państwa, ja serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że jutro spotkamy się również. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to jestem ciągle tutaj na czacie. Jeżeli nie mają Państwo pytań, to nie chcę, że są Państwo wolni, ale już spokojnie można tylko patrzeć na czat. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś pytanko się pojawi, a jeżeli nie, to poczekamy jeszcze pół minutki i będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz zapraszam serdecznie na jutro. Super. Dziękuję serdecznie w takim razie. Proszę Państwa, jeżeli coś by się pojawiło, to na czacie jeszcze będzie można pisać odpowiedzi. Jeżeli pojawiłyby się jeszcze jakieś pytania, coś by Państwu przyszło do głowy, to zapraszam jutro i jeżeli będziemy robili jakieś porównania wspólnie, to ja postaram się na wszystkie te pytania odpowiedzieć. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. To z mojej strony wszystko i zapraszam oczywiście na kolejne webinary i kolejne spotkania na dniach otwartych. Dziękuję serdecznie, do widzenia, do jutra mam nadzieję.